kosztować, ale nie kosztuje ich do końca. Jeżeli nie kosztuje do końca, to automatycznie uciekać do produktu. A ja chcę pracować góra dół. Raz jedna strona, raz druga. I znowu od mostka w górę nie ma w ogóle ruchu. Tylko pracuję samą dolną częścią, skracam jeden bok, drugi rozciągam i tak na zmianę. I tak samo z pozostałymi łączymy, tworząc koło. Podwijam, przenoszę na lewo, do tyłu na prawo i zwracam z powrotem. Ważne jest to, żeby ten ruch był świadomy. Nie chodzi mi o to, żeby teraz każdy potrafi kręcić koło, ale chodzi o to, żeby ustawienie, które ustawialiśmy w każdej z pozycji, do przodu, do tyłu, na lewą stronę, na prawo, żeby one teraz się znalazły. Jeśli przychodzę na bok, to jedna noga jest mocniej ugięta od drugiej, potem przychodzę na drugą, znowu odwrotnie, dwie ugięte. Więc poprzez skręcenie obserwuję też co robią kolana, jak zachowuje się reszta ciała, bo to nie jest tylko po prostu kółeczko. Przesuwać do przodu i do tyłu. Nie chcę robić tego w miejscu. Tu nie ma przesuwania. Tu jest tylko otwieranie, zamykanie. Ja chcę dodatkowo przesunąć. Więc wychowam, przesuwam do tyłu, podwijam miednicę, głowa schowana. Gdy idę na lewą stronę, miednica odwrotnie, głowa w przeciwną stronę. I raz na jedną stronę, raz na drugą. Jedna noga ugięta, drugą schowana. No i teraz muszę odnaleźć drogę dla całego kręgosłupa, czyli i odcinek lędźwiowy, i piersiowy, i szyjny. Świetnie. Jedna osoba wykonuje to zadanie, druga osoba będzie zmieniać jej kierunki.
czyli na przykład, jeżeli mi to robi, wybiera sobie kierunek, kręcić. Ja też jestem po to, żeby ewentualnie na tym filmie to powiedzieć, ok, tutaj możesz głębiej, mogę go lepić, jestem do tego, żeby go ulepić. Natomiast od czasu do czasu, jak on się porusza, to zmieniam kierunek, czyli kręci w drugą stronę, mówię zmiana i wtedy on w tym dokładnie momencie, w którym jest, następuje zmiana kierunku. Zmiana i od razu nie zapominam, gdzie jestem, czyli w którym momencie jestem, jak już ustawione ciało. To jest ważne. Lecimy, aż powiem, że będzie stop, i wtedy nie idzie pan. Lecimy. Czy ja robię, a ty mi będziesz mówiła, tak? W różnych stronach, w różnych punktach, w różnych
zostawiam barki, nie chcę nic robić barkami, nikt tu nie, nie interesuje, wtedy bardzo usztywnie. I gdy zaczynam robić to, to wtedy moje ciało tu się usztywnia. Mnie interesuje bardziej to, co jest ten ruch w środku, niż na zewnątrz. I więcej, miednica niestandardowa. Na początku zostawcie głowę, obserwujcie górę i dół, a jak już będzie to fajnie wpływało sobie, wpływało, to dorzućcie głowę, która też nie będzie cały czas chodzić. Ona niech zrobi kilka ruchów i potem znowu wróć do ciała. Ważna rzecz, starajcie się nie zatrzymać ruchu. Czyli jak zaczniesz, to nie był taki, że pauza, pauza, pauza. Staraj się tutaj ruchu góry lepiej. Bez zatrzymywania. Jedziemy. To będzie trwało.